Dzień dobry wszystkim w filmie co tydzień z ogródka w poziomie 4K 60 klatkach. Pokażę mniej więcej tak szybko co gdzie, jak podrosły paulownie, które zrobiłem na liście. Tak, to kontrowersyjne drzewo trochę wieje, ale mikrofon chyba wygłusza. No jak widzicie, tak to wygląda. Nie są jakieś za wielkie. Spodziewałem się większego przerostu, ale ten miesiąc jest kluczowy i trochę września ciepłego, że październik wtedy takie ładne giganty już stoją, nie? Ogólnie trochę gęściej je posadziłem. No jak widzicie, tak to wygląda. No ja mam 182 cm plus laczki, czyli 184 gdzieś tyle na tą obecną chwilę. Na żuławach dorastają aurelasy tak średnio do 3,5 metra. Dajcie znać, jak na południu Polski rosną. Wiem, że da się wyższe, ale najlepiej, jakby zostały w gruncie. Styrobuda i te sprawy, spróbować przezimować takiego bananowca i wtedy macie grubą świnię. Takie potrafią grubością rosnąć. Nie? Najcięższego bananowca miałem, jak nie dobrze pamiętam, był film 108 chyba kilogramów na jesień. Masakra. Także na razie jest jak jest. Pokażę zaraz jakąś następną roślinkę, jak po tygodniu podrosła. Idę do mojego ulubionego drzewka, którego przyciąłem w tym roku i puściłem na jeden pień, tylko ma solidny pień. Zobaczcie, to jest przyrost jednoroczny. Nie wiem, czy się w kadrze mieści. Myślę, że ma jakieś 4,5 metra i jeszcze podrośnie. Zobaczcie na te gigantyczne liście, nie? Można. Tak rośnie paulownia właśnie. Dla mnie to jest najbardziej odporna obecnie, jaką posiadam, Colocasia succulenta. Giant, nie pamiętam nazwy dokładnie, ale Gigantea. Ona rośnie z ponadmetrowymi liśćmi. W Polsce się to udaje. Próbuję w tym roku jeszcze o rekord pobić. Nawóz, woda. Mam sadzonki. Mam, jak coś dzisiaj wystawię w grupie, znaczy wróć na moim fejsie. A jak nie, to w komentarzu piszcie, znajdziemy się tam co i jak, nie? Piękne, pięknie, podoba mi się coś takiego, takie no piękne liście. Wody nie przyjmują jakby z góry, bo mają takie liście jakby woskowane. Fajna sprawa, nie? Obok, nie wiem czy widać, dobra, pokażę rundodonax zaraz z boczku jeszcze. Z boczku! Jak to zabrzmiało! Zalewiak! Wiecie co, jak mam w 60 klateczkach, to trzeba trochę dalej cofać, żeby było widać całość, nie? O, widzicie? Ja tam będę taki malutki kmiot. Kmiot. Patrzcie na to. Patrzcie. Nie wiem, 4 metry. Tak. I następne kłaki wyrastają. Bardzo dużo wody, dużo nawozu. Co zniknie, Milajara kompleks znowu daje. Zniknie znowu woda, bo jak jest ciepło oczywiście, ale te lato ogólnie jest dosyć ciepłe. Jak widzicie, takie łodygi porosły grubo. Tu mamy Brugmansię, Arborea. I z tyłu jeszcze są. No, także tak to wygląda obecnie. Trzeba to jeszcze pokazać. A pokażemy tu Blacksteen. Czekajcie, nie będę już tam wycinał filmów i tak dalej. Tu przejdziemy. O. Początku Maureli. Pokażę. O tu, Maurelasek. Basie u stalewiaka nie rosną jak na południu kraju. Malutki był, ale ile on ma? 120, a tu mam Sikimensis z malutkiej sadzonki, ładnie się wybarwia. No i tu mamy Blacksteen. Nie mam już tych sadzonek, już się wyprzedały dawno. Aczkolwiek muszę podcinać nowe, już są korzenie. O, pięknie to wygląda, nie? Wyższa niż eskulenta. No i trochę mniejsze liście ma, no ale też fajnie. Coś nowego w ogródku, rozumiecie? Dobra, co tu by jeszcze wam pokazać? O, Zebrina, Musa sumatrana, Zebrina rujo. Ten namiot suszę. Żeby nie było zaraz jakiś jubel mocny. Patrzcie tutaj, kurde. Zebrina rojo od odrostu. Odbiło, na szczęście. Nie, główny odbił, ale słabo. Potem odrosty poleciały. Susza jest, muszę dzisiaj popodlewać. Także tak to wygląda. Oczywiście w szklarni rośnie na zewnątrz, zaraz grzyb atakował. I wieczna walka z robaczkami. Ciśnienie wody i po liściach, jak ja to mówię, nie? Musela lacokarpa będzie kwitła. Nie wiem, co tam, patrzę te moje rolki, bo więcej wrzucam w tych czasach w rolkach, szczególnie działam na fejsie, zarobiłem to 100 tysięcy obserwujących. Także YouTube mnie tak słabo traktował przez tyle lat, niestety. To jest oznaką, że będzie kwiat. Ten ostatni kapikulec to już raczej będzie zaraz wyłoniał się kwiatek, nie? Ale okazję mam, wariegaty piękne. O, to są mateczniki, tam mam gdzieś dzieciaczki. Trzeba będzie podlać tego na środku, widzę, kurde, czekajcie. Chodź ta ze mną! Albo nie, dobra, po filmie wszystko tu podlewam. No, Vivax rośnie. Edulisa mam. Bambusa. Jeszcze nie kręciłem o nim. Nigrę. Nie wiem, czy kręciłem o nigrze.
O, coś tu było i poprzewracało. Ale Edulis zasadziłem, zdechło i dopiero tu coś wyłazi, dlatego jeszcze filmu żadnego nie nagrywałem. Z tyłu testowe z nasion Brugmansie. Żółte. Kolor żółty obecnie. A tu jakieś białe. I to z nasion. Czyli żółtych nie miałem, pomieszały się widocznie, czy coś w tym stylu. Także taka sytuacja. Bambusy to się nic nie zmieniają, aczkolwiek stwierdzam, że złoto bruzdowe rośnie na żuławach najlepiej, nawet w kastrze. Tu już odrost ciśnie, tu już idzie, tu już wyłazi. Wiem, w gruncie to by było, nie? Oj, pełno mrówek, oj, tu następny ciśnie. Także taka sytuacja, słuchajcie. Dobra, a mogę wam rów mój pokazać jeszcze. Figi, tylko pyku. Się śmiejecie, nie? Rów pokazać. Z wodą, malutko wody, mega mało wody. Kuny niestety wytrzewiły rybki, ale jest łapie, w klatkę wstawiona. O! Macie malineczki już? Uwielbiam. Chyba wszyscy lubią, co? Patrzcie tu, jak ładnie podrosło. I to w takim cieniu. Świnia je na wizji. Dobra, wybaczcie. Wcale jak tak ma. Wszystko na luzie. Nie było nas 2 dni. Dobra, potem wpadnę. No. Tu też jakieś brugmansy testowe posadziłem. Dawałem ostatnio nawozu, jeszcze się nie rozpuścił. Liście blade się robiły, blade. Też padnę dziś po podlewam jeszcze. Zobaczymy, co to będzie za kolorek, nie? No, także taka sytuacja. Tamarilo, jajca jak co rok. Zobaczcie. Rosną. Tam brugmansja. Paulownie jakieś tam ukorzeniłem. Tutaj zielony maureli. Słabo. W porównaniu do tych bydlaczków. Słabo. On ma 3 lata i te dwa z przodu też mają 3 lata. Bez komentarza. Słabo se poradzi. Śmietnik. Nie chce mi się już bawić z roślinami, które nie chcą ze mną współpracować. Inaczej. Nie chcą rosnąć tu, na żuławach. Lutario riparius. Ładnie podrósł już. Myślę, że z 3 metry spokojnie. Jest. Nie jest, znaczy nie jest, mówię. Inwazyjny jest w gruncie. W kastrach nie pójdzie, wiadomo, nie? No, także tak to wygląda. Patrzcie, brugmansja ta różowa pojedyncza najdłużej kwitnie. Naprawdę. No tutaj widzę czerwona, różowa w tym roku w miarę. Żółta dopiero puszcza. Pierwsze pąki. Chociaż no, puszcza nie za dużo. Ale one tak dosyć późno potem kwitną. Tu jakiś taki niedorobiony wylazł. O, tu taki ładny wyszedł. A to są przekwitnięte i trzeba to poładnie pozbierać, nie? Także tak to wygląda. Tu wariegatka. To się nic nie zmienia co tydzień. Jedynie bananowce teraz tak cisną, wiadomo. Gunnera manicata. Parę tu wynalazków palma w gruncie. Jest chyba spoko, tylko nie wiem, to nie jest raczej trach, bo trach miałby sztywne liście. Wychodzą i zaraz się łamią, nie? Ona była malutka, taka po kolana kiedyś, ale rośnie. Pięknie już ma taki, nie wiem, z 1,30 m, nie? O, tutaj mamy jukę tą. Jak to była? Zapomniałem. Agawa variegata. Jak to jaka się nazywała? Nitkowata? Jakoś tak, nie? O, cytrusom dałem koksu, bo trochę blade liście. Trzeba poczekać, aż się wszystko takie ładnie zrobi. Gdzie motyle? Nie widzę na budle i motylów. Dziwne. No i tyle na tą chwilę. Kończymy na Paulowi Oxytrio. Ja nie poczekam 10 minut, nie będzie więcej reklam. Przepraszam. Trzymajcie się i do następnego.